Siema, no. Lecimy dalej z tym koksem, który nie jest koksem. Chodź ta. Najlepiej wszyscy naraz. O tak, miło dziobiecie. Ale i tak mi prawie nic nie zrobiliście. Dobra. Tak jest, kurz ich. Trochę okrężną drogą zapewne idę. Nic tu nie ma, niczego tu nie znajdę. No ale co ja poradzę? Doświadczenie jest najważniejsze, nie? Huh. 803 save. Nie no, myślę, że tak około 4000 save'ów się wyrobię. Ale na razie sobie tutaj jeszcze połazimy. Jest tam coś? Nie. No to tutaj jest pan topielec. O, elita. Niezwykły ork. To niedobrze. Rzekłby nawet, iż tragicznie. Dobra, niech ten wilczek do mnie podejdzie. No. Dobra, wilczek za mną leci. No dobra. Czyli widzę, że jest zabawa zabawą, ale tam stoi topieniec. A to jest niewybaczalne. O, a to następny. No, śmierć topielcom. Fuck yeah. Dobra, to może zanim tam przejdziemy, chociaż z drugiej strony, czemu by nie? Zobaczmy. Może by mi się udało ubić tych... Raz, dwa, trzy. Jeden biegnie? Biegnie jeden. Biegnie, pędzi, zapindalać. Okej. Co my tutaj jeszcze mamy? Tam widziałem, że tam był szaman. A skoro jest szaman, to jeszcze ktoś szamana musi pilnować. O ile dobrze kojarzę. Ale to zaraz się zobaczy. Dwóch szamanów. A to ci niespodziewanka. Dobra, więc na razie się przejdę tutaj. Bo co ja patrzę? Tu są wilki. A skoro tutaj są wilki, to jest i exp. Może tutaj nie będzie orków. Fajnie by było trochę odpocząć od orków. Ale domyślam się, że to marzenia. Przecież orkowie muszą być wszędzie. No dobra. Chociaż może ich faktycznie tutaj nie będzie.
No, ale tak na wszelki wypadek załączę sobie świętą strzałę, żeby móc się zorientować na odległość, jak wygląda situation. A ile ciemnych grzybków, panowie, me gusta. Chociaż ten mięsokopacza to tam takie troszeczkę niepotrzebne. Wolałbym, żeby zamiast nich były w jednym miejscu dwa te dwa ciemne grzybki, no ale niestety, tak jak to już mówiłem, marzenie, nie? Dobra, co my tam mamy dalej? Widzę, że tam jest zacne towarzystwo przyjaciół lotów, niskich lotów. I to były naprawdę niskie loty. Spindalać. Nie ma czego plądrować. Nie no, ja chciałem dzika. Dziczyzna. No dobra, zobaczmy, co my tam mamy. Bo zapewne coś jeszcze nas tu przywita. Bardzo ciepło. Dobra, tam widziałem, że tam jest jakiś wilczek. Święta strzała, poproszę świętą strzałę. No dobra, czyli tutaj nic nie widzę. Czyli pozostaje mi zapindalać do tamtego wilczka. O, a nawet do trzech wilczków. No, i to rozumnie. Dobra, nic nie widać, więc można bezpiecznie zapisać grę. No i można by było się teraz przejść tutaj, zobaczyć, czy nic nie ma nigdzie. Nie. Lipa. Lipa. Przez duże L. Oła. Dobra. Zobaczmy. Mamy rybcie. Tak? Mieliśmy rybcie. Mamy trochę tego, to, no i 22 kawałki surowego mięcha. Oj, Bezio, żeby cię tylko brzuch nie rozbolał. No, i weźcie jeszcze popi. No dobra, skoro już tą część obadaliśmy, nie pozostaje mi nic innego, jak pójść napierdzielić tamtym szamanom. Chociaż może najpierw elitę ściągnę.
na siebie. Dobra, leci, leci, leci. Dzięki. Nie to dawaj. Jest on wyznacznikiem tego, ile załatwiłem orków elit. No a dokładnie załatwiłem ich na chwilę obecną, żeby wam nie skłamać. 12 topór bojowy. Jeden punkt siły za mało. No i jajca se robisz, stary. Za mało jeden punkt. Dobra, napinalać. Jechana. Odjechany. Zabity. Już mi się mana skończyła. Super, nie? Napindalasz worków, a tutaj nagle ci się mana kończy. Fajrandus! Chociaż w takim tempie. Widzę trochę ich tutaj. No to może tak. Zajmę się najpierw tą elitą. Nie no, bo coś czuję, że on sam przyleci. Kuźwa, najwyraźniej był za blisko, żeby go to trafiło. A ja tego nie chciałem. Kuźwa. Chybiłem. No jak to możliwe, że ja chybiłem? Wiem jak to możliwe. Po prostu chybiłem. Może spróbować podbiec i zajmować to wszystko. Haha, nara. Mnie tu nie było. Jep. To się nazywa patent. Podlecieć, pozabierać co się chci, co się miało zabrać i spindalać. No ale okej. Coraz mniej orków do wybicia. Raz, dwa, trzy. Ten tylko przybiegnie. No. I tym jakże zacnym aspektem ja się z wami będę żegnał, ponieważ ten odcinek zbliża się do końca. No i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!